Zakończenie roku szkolnego to przede wszystkim radosny dzień dla uczniów, którzy przez 10 miesięcy zgłębiając wiedzę w szkolnych murach, tak naprawdę z utęsknieniem czekają na 2 miesiące wakacji. Zakończenie roku szkolnego to także bardzo dobry czas na podsumowania tego, co było dobre i przede wszystkim dobre. Na podsumowanie wytężonej pracy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Dlatego gminne zakończenie roku szkolnego w publicznym gimnazjum w Stróży rozpoczęło się wystąpieniem. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia księdza Stanisława Zielińskiego w Stróży Kolonii, pani Anny Myszak. W ciągu tego roku szkolnego w szkołach dokonano wielu działań, by wzbogacić materialną bazę placówek, umożliwiając uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Tych zmian nie będę wymieniać, ale muszę wspomnieć o dużej inwestycji gminy Kraśnik i przychylności wójta gminy pana Mirosława Chabskiego oraz radnych gminy Kraśnik celem poprawy bezpieczeństwa w szkole podstawowej w Stróży i dobudowy nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na salę lekcyjną, bibliotekę, salę rekreacyjną i nowych pomieszczeń dla LKS Stróża. I za to rzeczywiście wszystkie placówki, ale moja przede wszystkim składamy podziękowania za współpracę i wsparcie. Dziękujemy. W naszej szkole jest fajnie, magistrowie zwyczajnie, nadzwyczajnie nas uczą swych lekcji. Fajnie jest w naszej szkole, już od wielu pokoleń każdy pragnie od innych być lepszy. Chcemy was dziś przeprosić za te parę kaloszy, za te szyby, co spukła się znów. Niech nam grono wybaczy, nie możemy inaczej, w końcu młodzi jesteśmy i już. Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych także osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim badaniu umiejętności trzecioklasistów. Średnia arytmetyczna badanych umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych to wynik 63,13% i sytuuje szkoły powyżej średniej w województwie i kraju. To powód do satysfakcji, ale również wyzwanie dla konieczności utrzymania optymalnego poziomu nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczniowie publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Stróży na egzaminie gimnazjalnym również uzyskali dobre wyniki. Z części humanistycznej i języka obcego osiągnęli wynik na poziomie powiatu. Natomiast z części matematyczno-przyrodniczej uzyskali wynik wyższy od powiatu i województwa. Klasa trzecia B uzyskała ze wszystkich części egzaminu wynik powyżej średniej województwa. Cóż, że czasem jest kryja, kiedy z prawdą się mija ten i ów niezbyt pilny kolega. Wy nas także kochacie, no bo jakże inaczej moglibyście nauczyć nas czegoś. Niech was słowa nie boli, że ktoś zbił elektrolit lub na polski nie sklecił dwóch słów. W końcu taka jest młodość niepoważna, lecz po to czegoś właśnie uczymy się tu. W roku edukację w placówkach oświatowych gminy Kraśnik kończy 43 uczniów szkół podstawowych i 99 uczniów gimnazjum. Z analizy wyników nauczania wynika, że średnia ocen w szkołach wynosi: szkoła podstawowa w Kowalinie 4,7, szkoła podstawowa w Stróży 4,61, szkoła podstawowa w Słodkowie III 4,41 i publiczne gimnazjum w Stróży 3,71. Z satysfakcją pragnę poinformować, że 29 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Kraśnik zostanie nagrodzonych stypendiami wójta gminy Kraśnik za wysokie wyniki w nauce, w tym jeden uczeń gimnazjum otrzyma stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 18 uczniów otrzyma stypendia za sukcesy sportowe. 11 uczniów uczęszczających do szkół poza obwodem gminy Kraśnik otrzyma stypendia wójta gminy Kraśnik za wyniki w nauce 5 uczniów i za sukcesy sportowe 6 uczniów. 72 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i 40 uczniów gimnazjum otrzyma świadectwa z wyróżnieniem i listy gratulacyjne dla rodziców. Przepraszamy was za wszystko, co się stało. Nasze panie, za kawały i za wygląd, bo naprawdę was kochamy. Zamiast kwiatów, zamiast listu, Bóg jest tu, wam przesyłamy. Przepraszamy was za wszystko, bo naprawdę. Amen.
Podczas gminnego zakończenia roku w Stróży wśród wielu znakomitych gości był obecny także kurator oświaty Krzysztof Babisz. Szkoła ma przede wszystkim dwa zadania do zrealizowania. Pierwsze to jest nauczanie, drugie wychowanie. Jeżeli chodzi o to pierwsze, to można powiedzieć, że całą jak gdyby odpowiedzialność za wyniki ponosi szkoła, ale na te wyniki składa się praca uczniów, praca nauczycieli i praca rodziców. To drugie zadanie, nieco bardziej ten nacisk położony jest na rodziców i tu jak gdyby szkoła jest tą instytucją wspomagającą. No i można powiedzieć, że jest jeszcze takie trzecie zadanie, gdzie szkoła, tam gdzie to jest potrzebne, opiekuje się uczniami. Jest to wychowanie i opieka, to są te główne zadania, które spoczywają na rodzinie, ale szkoła jest tą instytucją wspomagającą. A gmina Kraśnik uczy, wychowuje i opiekuje się. A jak dobrze i bardzo się opiekuje, szczególnie najmłodszymi, dowód tego w swoim wystąpieniu dały właśnie przedszkolaki. Szczyty gór aż tak wysokie, że sięgają pór. Taki trzeźwo czarowiska, to do nas na jód. Gdy wakacji czas już minie, pora wrócić znów do zeszytów i do książek, do przedszkoli szkół. Tylko mały srebrny kamień przywieziony z gór i muszę w każdym piasku obiecują znów. W swoim wystąpieniu kurator oświaty zwrócił się do gimnazjalistów, którzy kończą gimnazjalny etap nauki, a przed nimi wybór liceum. Jego rada była prosta, jasna i konkretna. Więc jak wybieracie szkoły, wybierajcie szkoły kraśnickie. Ten poziom jest bardzo wysoki, dobry, dający gwarancję realizacji waszych marzeń, aspiracji i później studiowania na wybranych kierunkach. Mamy panią profesor, myślę, że też oczekuje absolwentów liceów powiatu kraśnickiego, w przyszłości was na swojej uczelni. O nagrodach, o medalach już tutaj wszyscy mówiliśmy. Jestem pełna podziwu dla tych dzieci i dla tej młodzieży, chociaż wcale nie jestem zdziwiona, dlatego że dla mnie tą najważniejszą postawą jest postawa człowieczeństwa, którą od wielu lat obserwujemy, jeśli chodzi o naszą współpracę ze szkołą podstawową Stróży, z gimnazjum, z przedszkolem. Te dzieci od najmłodszych lat są wspaniale edukowane, wspaniale wychowywane. Najtrudniejszą rzeczą jest nauczyć dzieci tego, żeby widziały człowieka i przyjaciela w każdym człowieku. Wszystko jedno, czy jest to rówieśnik pełnosprawny, czy niepełnosprawny. A właśnie ta tolerancja i to wychowanie, które od państwa te dzieci otrzymują, no fantastycznie spełnia się w naszych inicjatywach związanych z tworzeniem corocznego balu dla dzieci niepełnosprawnych, na który państwa, wychowankowie zbierają dla nas zabawki, słodycze. Dostajemy tutaj wspaniałe wypieki z piekarni, które zawsze znikają do ostatniego okruszka. W gminie Kraśnik wspaniałe wyniki w naszych placówkach i z tego powinniśmy być dumni, powinniśmy się cieszyć wszyscy. Jeden szczegół, wzrok, mój przykuł, ogromne morze.
cieszę się, że dzisiaj w tym miejscu znalazło się tak wiele zacnych osób na tym zakończeniu. To właśnie ta dobra współpraca też pomiędzy organem prowadzącym, nauczycielami, uczniami, ale także i rodzicami powoduje to, że możemy się poszczycić tak wspaniałą młodzieżą. Uczniom z gimnazjum, którzy wychodzą z naszej gminy, życzę samych sukcesów w nowych szkołach. Mam nadzieję, że będą to szkoły w naszym powiecie, w powiecie kraśnickim. Zachęcam Was do tego, żeby korzystać z oferty naszych szkół. Chciałbym kiedyś tu powrócić. Chciałbym kiedyś tu zapukać. Porozglądać się dookoła, by dzisiejszy dzień odszukać. Chciałabym tu kiedyś wrócić. Chciałabym tu wpaść na chwilę. Czas upłynie, ja dorosnę. Przejdę pewnie życia milę. Razem trzymając się za ręce, chcielibyśmy tutaj wrócić. Ale tak to urządzono, że ty pójdziesz borem, lasem. A ja pójdę inną stroną. Nikt nam przecież nie zabroni wrócić tutaj wspomnieniami. Po cichutku, tak znienacka, znów będziemy razem z wami. Podczas spotkania było nostalgicznie i nastrojowo, ale bywało także wesoło, dostojnie, jak również podniośle, szczególnie kiedy wielu uczniów otrzymało z rąk zaproszonych gości wyróżnienia, stypendia czy nagrody. W najprzeróżniejszych dziedzinach uczniowie zostali wyróżnieni. Nauka, sport, konkursy, czy te plastyczne, czy muzyczne, czy też naukowe, olimpiady, zaangażowanie w życie szkoły, możliwości i nagród było bardzo wiele. Podniosłym momentem podczas uroczystości w Stróży było odczytanie wpisów absolwentów szkoły, które znalazły się w Złotej Księdze Absolwentów. Sentencje wielkich ludzi, wybrane właśnie przez uczniów, wpisane do księgi, stanowią zbiór złotych, mądrych, prawych, szlachetnych i wielkich słów, które przez młodzież przekazywane są dalszym pokoleniom. Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, świadczy o naszej mądrości. Franciszek Rej. Średnia ocen 5,55. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie. Lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Mikołaj Rej. Karolina Mikuła. Średnia ocen 5,09. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. Maria Skłodowska-Curie. Kinga Sielska, 5,17. Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Jan Paweł II. Cieszę się, że chodziłem do szkoły tej. Dostałem swoją szansę i nie zmarnowałem jej. Więc apeluję do wszystkich was, nie zmarnujcie więcej swoich życiowych szans. Świadczą o tym, jak szerokie jest spektrum zainteresowania i rozwoju dzieci i młodzieży. Spostrzegam, że mamy zdolną młodzież, jak również dzieci. Lecz w tym procesie, zarówno naukowym i wychowawczym, kładłbym nacisk jeszcze bardziej na sferę moralną, na postawę. Wiemy, że dzisiaj coraz trudniej wychować jest mądrego, uczciwego, porządnego człowieka. A przede wszystkim bazujemy na tych wartościach, które przekazał Chrystus,
które lansował za życia święty Jan Paweł II, a które to wartości ciągle Kościół przypomina przez tyle tysięcy lat. Mówisz szkoła, myślisz szkoła, to wspomnienie, które wołasz. Głowa wiedzą wypełniona przez tyle lat owocuje wciąż od nowa. Szkoło, wiedzy oceanie, wieczna mądrość ciebie płynie. Choć już lat minęło wiele, twoja moc nigdy nie zginie. Gdy w swych myślach ujrzysz morze, morze wiedzy, jakie posiadasz, pomyślisz wtedy, ile zyskałeś dzięki nauce, wiedzy i szkole. Jesteś dorosły i jesteś szczęśliwy, bo twoja wiedza nie poszła w pole. A może się nauczę rozumu i radości i kiedyś znajdę klucze wszechwiedzy i mądrości. Jak od dobra w zawiłym świecie zło odgraniczyć? Wszak gdy się urodziłem, nie potrafiłem do trzech zliczyć. A dziś gwiazdy, słońca liczę na ciemnym niebie i liczę je bez końca. Zanurzam w drodze mlecznej ręce, jak w mące białej. Będzie z niej chleb bajeczny, mądrości doskonałej. A kiedy już ten chleb zjemy, u tajemnicy bramy, radości zwariujemy i wreszcie świat poznamy. Gospodarz gminy Kraśnik Mirosław Chabski w swoim wystąpieniu nawiązał do ciężkiej pracy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, dyrektorów i personelu technicznego. Dobre wyniki w nauce uczniów z gminy Kraśnik to składowa wielu. Szanowni Państwo, wyniki, o których tutaj było dużo, nie przychodzą same. Te wyniki są wypracowane w wielkim trudzie, w procesie, w którym włączonych jest wiele osób. To również poruszał pan kurator. Chcę serdecznie podziękować nauczycielom, którzy się bardzo zaangażują. To wynika również z tego, co mówiła pani dyrektor, ilość kół zainteresowań. Oprócz tych normalnych zajęć, które wynikają z karty, jest właśnie bardzo wiele tych, które ubogacają wiedzę i umiejętności naszych uczniów. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ścisła współpraca rodziców z naszymi szkołami. To chcę wyjątkowo podkreślić, bo gdy uczestniczę w wielu spotkaniach na terenie naszej gminy, we wszystkich szkołach, właśnie zawsze są obecni rodzice. I za to chcę podziękować zarówno nauczycielom, dyrektorom, ale przede wszystkim rodzicom. Bez tego na pewno by to się nie udało. Szkoły wytworzyły wokół siebie bardzo dobry klimat. Jest wielu przyjaciół, wielu współpracujących, którzy właśnie tak jak mogą, tak współpracują. Za to również należy się podziękować. Chciałoby się powiedzieć, że ten trójkąt ma jeszcze czwartą nogę, ale ta czwarta noga też jest istotna. O tym też praktycznie wszyscy mówili. Podejście naszego samorządu. Dostało się organowi, ale proszę Państwa, za tym stoją konkretne osoby, stoją radni. Gdyby nie pozytywne spojrzenie na potrzeby naszych szkół, na pewno nie wszystko mogłoby być tak dobre. Gdy trzeba było wydać 600 tysięcy na dobudowę szkoły, z bólem, z trudem, ale wszyscy byli za. Także tutaj ci reprezentanci naszej rady, bo wszystkich dzisiaj nie ma, zasługują na to, aby również czuć się dumni, czuć cząstkę tego sukcesu, o którym dzisiaj mówimy. Jest przewodniczący pan Krzysztof Kozłowski Komisji Oświatowej, wiceprzewodnicząca pani Wiola Skrzyńska, przewodniczący Komisji Budżetowej, tutaj mówi się najważniejszej, pan Stanisław Mróz i kilka osób, które również bardzo pozytywnie się do tego odnoszą. Jest to klimat również wytworzony w Radzie Gminy, która sprzyja temu wszystkiemu, co się u nas dzieje. Thank you.
wychowanie przedszkolne, które tutaj tak słyszymy w całej Polsce, mamy zabezpieczone dla wszystkich dzieci naszej gminy. Także wszystkie dzieci, które chcą uczestniczyć, uczyć, być w przedszkolach, mogą to zrobić. Mamy miejsca, mamy przedszkole w Stróży, prawie 110 dzieci tam się uczy i mamy 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Szkoła podstawowa w Kowalinie, szkoła podstawowa w Słodkowie III. Oprócz tego około 50 dzieci uczy się w przedszkolach miejskich, za które oczywiście samorząd gminy ponosi koszt. Przed nami kolejne wyzwanie, proszę Państwa, to, do którego jeszcze do dzisiaj, do niedawna nie było. Opieka najmłodszych, najmniejszych, kilkumiesięcznych, żłobki. Także już funkcjonuje, już kilkoro naszych dzieci znajduje miejsce w żłobkach na terenie miasta Kraśnika i też przygotowujemy się do tego, aby zacząć ponosić również z tego tytułu koszt. Zakończenie roku szkolnego to impreza, która zgromadziła przede wszystkim uczniów, ale także ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów, zaproszonych gości i przyjaciół. Podniosłe i uroczyste chwile zakończyły się apelem tych najmłodszych do słońca. Bo przecież rok szkolny 2013-2014 już się zakończył. Teraz to już tylko wakacje. Słoneczko, spraw, aby tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Podgrzej jak najszybciej wodę w rzekach, jeziorach i morzu. Pomyśl o truskawkach, jagodach i poziomkach. Niech dożywają jak najszybciej. Kiedy będzie nam zbyt gorąco, skryj się za chmurkę, ale nie przebywaj tam zbyt długo. Myśl o dzieciach, które cię ciągle rysują jako uśmiechnięte i pogodne. Nakaż swoim promyczkom opalić nasze twarze, a wietrowi uchłodzić nas w upalne dni. Nie zrób nam zawodu, od ciebie tak wiele zależy. Pozdrawiamy cię okrzykiem. Hej, do